Najnowszy sezon programu Ślub od pierwszego wejrzenia jest niezwykle emocjonujący. To między innymi zasługa Joanny i Kamila, którzy wciąż docierają się na ekranie. Chociaż wiele wskazywało na to, że ich małżeństwo się rozpadnie, to w poprzednim odcinku Joanna niespodziewanie wyszła z propozycją. Zaproponowałam, żebyśmy się pocałowali. Nie było z jego strony ani sekundy zastanowienia, tylko od razu ustawił się do mnie. I mówię, tu nie ma chemii? No nie wiem, powiedziała Joanna. Na tym jednak nie koniec. Ślub od pierwszego wejrzenia. Joanna opowiedziała o pustce po wyjeździe Kamila. Smutno, produkcja postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała przedpremierowy fragment najnowszego odcinka Ślubu od pierwszego wejrzenia. Na zamieszczonym nagraniu Joanna odwiozła Kamila na dworzec i zaczęła odczuwać pustkę bez męża, który odjechał przed wielkim finałem. Weszłam do domu i było cicho, pusto, smutno, odparła przed kamerami. Kamil także zdecydował się na szczere wyznanie. Przyznał, że eksperyment nie był dla niego łatwy, ale niczego nie żałuje. Ktoś może powiedzieć, że coś mogłem zrobić inaczej, czy też być inny. Nie wiem, to nie był prosty czas dla mnie na pewno, natomiast w tym momencie nie czuję, żebym cokolwiek zmienił, powiedział. Myślicie, że tęsknota Joanny za Kamilem to dobry znak i ich małżeństwo przetrwa? O tym przekonamy się już w finale, który zostanie wyemitowany 19 listopada o godzinie 21:30. Ślub od pierwszego wejrzenia. Kamil o wspólnej przyszłości z Joanną. Widzę. W poprzednim odcinku Kamil otworzył się przed kamerami i zaczął snuć plany o życiu z Joanną. Wcześniej było to dla mnie jasne wszystko, ale teraz, mimo że nadal jestem świadom tych pewnych rzeczy, których nie czuję, których mi brakuje, no to pojawiły się jakieś te czynniki, które sprawiają, że jakoś widzę w tym jakąś przyszłość, powiedział. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w sądzie na dole strony.